тільки хоч бери і пиши про це на лобі. Спалюєш усі і все навколо пусто, як в пустелі гобі. В порівнянні з тобою мій світу красива, наче хобі. Через тебе і таких, як ти, Harden, Schofield, so bad to mobi. Але з папою такою, як тебе, все це можна мати в попі. Коливання твої грудей, це травми психічні плюс фобії. Пацани кричать, фак мій мозок, але для тебе це хобі. Якщо ти будеш амігалою, для тебе буду Obi-Wan Kenobi. Хто вигравець? Бля! Бля! Szanowni Państwo, przywitajmy obydwa zespoły oraz sędziów gromkimi brawami. Drużyna Pogoni drugiej Siedlce i drużyna Prochu Górze. Brawa dla obu zespołów. Życzymy zawodnikom sportowej walki w duchu sportu i fair play. Dan zielonych? No idę, idę, idę. Może wreszcie jest pożyw. Tak? Wybieracie tą stronę, tak? Zaczynacie. Dobrego meczu, panowie. Panowie!
zakończyła się pierwsza część spotkania. 2-1 prowadzi drużyna Siedlce. Zostań!
żółtą kartką ukarany zawodnik numer 2. Zdobyli dla Prochu dwie Kępczyk, jedną Grymuła i jedną Czubaj. Dla gości Agu, Witkowski i Misiowski. No, przede wszystkim myślę, że mecz się źle za nas rozpoczął, bo straciliśmy dwie bramki. Ale na szczęście przed przerwą udało się strzelić bramkę kontaktową i w drugiej połowie powinniśmy ten mecz wygrać wyżej, bo mieliśmy swoje sytuacje. Aczkolwiek przed meczem myślę, że zwycięstwo jedną bramką też by nas satysfakcjonowało, ale po okolicznościach jakich się ten mecz toczył, no troszeczkę szkoda, mogliśmy wygrać wyżej. Mecz był bardzo emocjonujący, obfitował w kartki, tak. Gole. No widać było, że obu drużynom zależy na tym, żeby awansować do tej czwartej ligi. Było dużo tych kartek czerwone. No ale myślę, że w większości graczy sędzia nie popełniał błędów. Po prostu te kartki wynikały z gry, z walki, jaką obie drużyny tutaj dzisiaj zaprezentowały. No zobaczymy, na rewanż jedziemy pełni optymizmu i mam nadzieję, że uda się nam przywieźć korzystny dla nas rezultat.